Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry tutaj, Wojciech Chmielarz i witam państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Odcinku wyjątkowym, ponieważ jest to odcinek urodzinowy. Pierwszy raz zbrodnia na poniedziałek pojawiła się równo rok temu. I no właśnie, to jest taki dobry moment na podsumowanie tego, co się udało. Przez ten rok zrobić, sobie aż sprawdziłem różne cyferki. No i co? Podcast zaliczył 60 tysięcy odsłuchów, plus do tego trzeba dodać 20 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Najpopularniejszym odcinkiem do tej pory jest odcinek pierwszy, co chyba nie jest jakąś wielką niespodzianką. Zabójstwo Briana Beretta. Ten odcinek został wysłuchany ponad 3000 razy. Dzisiaj nagrywam odcinek 42 już. No i każdy odcinek słucha co najmniej ponad 1000 osób. No i teraz tak. Czy to dużo, czy to mało? No więc, no na pewno w porównaniu z tymi największymi podcasterami zajmującymi się True Crime'em, to jest to. Niewiele. Ja jestem z tych liczb zadowolony. Nie spodziewałem się, że będą aż tak duże. Fajne jest też to, że widzę taką zawsze lekką tendencję wzrostową. No co jest o tyle ważne, że sobie zdaję sprawę, że brzydko mówiąc, ten rynek podcastów True Crime jest bardzo, ale to bardzo nasycony. Do tego zawsze powtarzam, że ja wszedłem na niego. Pojawiłem się tutaj z tym podcastem zbyt późno, ponieważ Państwo macie ograniczoną ilość czasu na słuchanie podcastów, na pewno macie już swoich ulubionych podcasterów, no i to na pewno ich słuchacie, tak? Zamiast wybierać nowe nazwiska, które się pojawiają na tej podcastowej scenie, więc no trudno mi konkurować z podcasterami, z twórcami, którzy są obecni tutaj od bardzo długiego czasu, którzy po prostu mają swoją. Publiczność. Tym bardziej doceniam każdą osobę, która słucha mojego podcastu. Dziękuję Państwu za poświęcony mi czas i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z jakości tych historii i z tego, co ja Wam opowiadam. Oprócz tego, z czego jestem zadowolony, przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że udało mi się ten podcast robić. I on faktycznie ma już ten rok i są to 42 odcinki, ponieważ ja się do tego zbierałem bardzo długo, długo czasu. Pamiętam, że mikrofon kupiłem chyba we wrześniu 2020 roku, tak? A podcast, pierwszy odcinek pojawił się w marcu 2021 roku, więc to jest pół roku, kiedy ten mikrofon po prostu leżał nieużywany w szafce, a ja sobie obiecywałem, że już w kolejnym tygodniu się za to wezmę. Też przez te pierwsze kilka miesięcy podcast ukazywał się bardzo nieregularnie. Tam były nawet przerwy miesięczne pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Od września udaje się wypuszczać każdy odcinek co tydzień, więc sam sobie tej regularności pogratuluję. Fajne jest to, że nauczyłem się kilku nowych rzeczy, po to w ogóle zacząłem robić ten podcast, tak żeby zdobyć pewne nowe umiejętności, spróbować czegoś nowego. No, i wydaje mi się, że te odcinki, które teraz robię, są pod wieloma względami lepsze od tego, co robiłem na początku. Też jest bardzo fajne, że udało się znaleźć pewną formułę tego podcastu, która mam wrażenie działa. No i przede wszystkim taka największa moja satysfakcja, jeśli chodzi o treści, no to jest to, że opowiadam Państwu w większości przypadków o historiach, o których nie opowiada Wam nikt inny i to nie tylko na polskiej stronie podcasterskiej. Ponieważ kiedy, już tak w przypadku paru historii zdarzyło, że kiedy robiłem research do danej sprawy i sobie wpisywałem nazwisko sprawcy, nazwisko mordercy, nazwisko ofiar, szukając podcastów, które byłyby na ten temat, żeby je wysłuchać, podcastów np. anglojęzycznych, nic nie było, tak? Jestem jedynym człowiekiem, który opowiadał o takich, historiach, jak chociażby ta z zeszłego tygodnia o piwnym, seryjnym zabójcy z Mumbai'u. Więc to wydaje mi się jest, mi powiem, największa zaleta tego podcastu, że no, usłyszycie u mnie takie historie, których nie usłyszycie nigdzie indziej i których nie usłyszycie od nikogo innego. I no, będziemy to kontynuować. Dalej będę opowiadał Historie kryminalne z takich mniej oczywistych krajów. No, więc to jest chyba podsumowanie. 60 tysięcy odsłuchów plus 20 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Zobaczymy, jak będzie za rok. Raz jeszcze dziękuję Państwu, którzy mnie słuchacie. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że za rok też się usłyszymy. Dobra, teraz przechodząc do kolejnej rzeczy. Niestety minął miesiąc od czasu. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, korzystając z okazji, jak co tydzień namawiam państwa do tego, żeby się jakoś zaangażować w pomoc dla, dla Ukrainy, czy to przez wolontariat, czy to przez datki, czy rzeczowe, czy przeniężne, w jakikolwiek sposób. Wydaje mi się, że nawet małe gesty bardzo dużo teraz znaczą i powinniśmy po prostu pomagać. Jest to nas etyczny, moralny obowiązek. No jakby w związku z tymi wydarzeniami zacząłem czytać książkę pani Krystyny Kurczap-Redlich, um, która ma tytuł Włodzia, Wo Władimir Tajemnica Rosji Putina. Jest to bardzo gruba książka, biografia oczywiście Władimira Putina. Mówię, że jest bardzo gruba, bo spojrzę z ciekawości. Ona ma z przypisami, no 800 stron, więc um, ogromna cegła i ogromna figura wiedzy na temat współczesnej Rosji, na temat prezydenta życiorysu, prezydenta Władimira Putina um, i no jest to przerażająca lektura, jest to przerażająca lektura, bo pokazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem skrajnie niebezpiecznym, e, zakompleksionym wbrew pozorom, e, psychicznie skrzywdzonym, tak bym powiedział, i w związku z tym to jest też taka rzecz, która nie nastraja optymizmem, jeśli chodzi o to, co się dzieje na świecie, jak to się wszystko skończy. Jest to też no jest to ogromna, ogromna porcja wiedzy. Pani Krystyna Kurcza-Predlich przez lata pracowała jako korespondentka polskich mediów w Rosji, spotykała się z większością ludzi, o których tutaj teraz pisze, rozmawiała z nimi, wiele rzeczy poznała z pierwszej ręki, na przykład odwiedzała Czeczenie podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej i widziała tam wszystkie przerażające rzeczy, które Rosjanie tam wyprawiali, a które Powtarzają niektóre z nich, bo to jeszcze nie jest ta skala zbyt ale powtarzają w Ukrainie. Więc warto zdecydowanie przeczytać. No Jest też książka, powiem szczerze, bardzo emocjonalna. Widać, że pani Krystyna kurcza bardzo przeżywa to, co pisze. Wkrada się tutaj pewien chaos, natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę okoliczności, kiedy ta książka się ukazała, znaczy ona pasuje po prostu do obecnych czasów więc jeszcze raz jeśli chcecie się Państwo troszeczkę więcej dowiedzieć o Putinie, o współczesnej Rosji dlaczego to wygląda tak jak to wygląda no to Wowa Wołodia Władimir Tajemnice Rosji Putina Krystyna Kurczap-Redlich wydało to wydawnictwo B. dobra, A teraz um, przechodzimy już do dzisiejszej sprawy i dzisiaj Państwa zabiorę do Hiszpanii co być może jest pewną niespodzianką, ponieważ wybieraliśmy do tej pory, znaczy od pewnego czasu byliśmy, odwiedzaliśmy bardziej egzotyczne i odległe kawałki świata, natomiast coś mnie tknęło, zacząłem szukać spraw hiszpańskich, no i znalazłem sprawę bardzo interesującą. No i właśnie ona też jakby nie była, nie jest szeroko znana, nie jest omawiana, co mnie dziwi, bo jest strasznie ciekawa. No to co? No to zaczynamy. W 1999 roku właściciel niewielkiego domu w San Salvador de Guardiola, to jest taka miejscowość, gmina niedaleko Barcelony, w której mieszka około 3000 osób, chciał zasadzić w swoim ogrodzie drzewa oliwne. Kiedy zaczął prace ziemne, mniej więcej na głębokości metra, odnalazł ludzki szkielet. Natychmiast zawiadomił policję. Śledczy stwierdzili, że kości należały do młodej kobiety, która nie mogła mieć więcej niż 30 lat. Prawdopodobnie zginęła od 15 do 20 lat wcześniej, czyli najpóźniej w 1984 roku. Przyczyną śmierci był śmiertelny postrzał w głowę. Miała dziurę po w swojej czaszce i potrzaskaną szczękę po prawej stronie, gdzie wyszedł pocisk, powiedział Carlos Garcia Espejo, Policjant, który zajmował się tą sprawą. Śledczy znaleźli również maleńki szkielet płodu. Ustalili, że kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Pomimo żmudnego śledztwa, nie tylko nie udało im się znaleźć sprawcy, ale nie udało im się nawet ustalić tożsamości ofiary. Akta sprawy powędrowały do szuflady z nierozwiązanymi śledztwami i przez długie lata. Nic się z nimi nie działo. W roku 2017 pewien starszy mężczyzna chciał spisać swoją ostatnią wolę. Miał dwie córki: Józefę i Carmen. Jednak nie miał o Carmen żadnej wieści od prawie 40 lat. W związku z tym wystąpił o to, żeby uznać ją za zmarłą. Dzięki temu cały swój majątek mógłby legalnie zapisać Józefie. Była to pewna procedura sądowa, którą po prostu trzeba było spełnić, żeby ten testament mógł wyglądać tak, jak temu mężczyźnie na to, na tym zależało. Sąd zażądał, żeby mężczyzna oraz Józefa dobrowolnie dali swoje próbki DNA. Miały one zostać porównane z DNA wszystkich niezidentyfikowanych ciał, które znajdowały się w policyjnych bazach danych. I znowu była to pewna Typowa procedura, która się w takich sytuacjach odbywa. I mężczyzna, i Josefa chętnie spełnili to żądanie sądu. Wkrótce pojawiły się wyniki. To Carmen była zamordowaną kobietą. Jej ciało odnaleziono w 1999 roku w San Salvador de Guardiola. I Carmen, i Josefa miały ciężkie życie. Najpierw ich rodzinę opuścił ojciec. Wyjechał pracować za granicę, no, i wrócił do kraju, do Hiszpanii po paru latach, ale z nową partnerką. Następnie ich matka związała się z innym mężczyzną. No i ten mężczyzna postawił jej warunek: musi zostawić dla niego dzieci. Zgodziła się. Józefa, jako o dwa lata starsza, trafiła do sierocińca. Carmen natomiast dorastała w domu babci. Spotkały się ponownie po latach. Obiecały sobie wtedy, że będą już zawsze o siebie nawzajem dbały. I nigdy nie stracą już ze sobą kontaktu. W 1981 roku Józefa spotykała się z pewnym mężczyzną, który zajmował się m.in. sprowadzaniem psów z Niemiec. Do pomocy przy tłumaczeniu dokumentów zatrudnił niejakiego Manuela M. No i była to ciekawa postać. Podobno urodził się w obozie koncentracyjnym w Halle 22 maja 1945 roku. A więc zwróćmy uwagę, dwa tygodnie po zakończeniu wojny w Europie: jego matka była Niemką, ojciec Hiszpanem. Do Bilbao przybył w 1956 roku, no i z jakiegoś powodu informacja o jego przybyciu do kraju na pokładzie statku Lizbona pojawiła się nawet na pierwszej stronie jednej z krajowych gazet. Nawet była to krótka wzmianka, krótki artykuł, natomiast ze zdjęciem, no i na tym zdjęciu uśmiechnięty chłopiec stoi na skrzynce, uśmiecha się do aparatu, a stojący nieopodal celnik mierzy go, mierzy mu wzrost. W latach 60. natomiast nasz bohater mieszkał już w Barcelonie, gdzie działał jako złodziej. Złapano go, trafił na kilka lat do więzienia, wyszedł na mocy Amnestii. Potem tłumaczył, że tak, był członkiem takiej szajki przestępczej, tak, był złodziejem, natomiast te jego przestępstwa, te wszystkie kradzieże, obywały się bez przemocy. Nigdy nikogo nie uderzył, nigdy nie był oskarżony o stosowanie przemocy. Czy, czy faktycznie tak było, no to jest już inna sprawa. Tego nie wiemy. W latach 70. Manuel M. założył agencję translatorską chwalił się, że pracował m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no i tam pośredniczył jako tłumacz w rozmowach z niemieckimi politykami. Później zajmował się m.in. handlem materiałami przeciwpożarowymi, a na emeryturze zajął się pisaniem. Wydał kilka książek w ramach self-publishingu, no i gdzieś znalazłem informację, że sprzedały się łącznie te wszystkie jego książki w około 3000 egzemplarzy, no co, powiedzmy sobie, nawet na rynek polski nie jest zbyt dużo. Podejrzewam, że na rynku hiszpańskim, no na nikim ta liczba nie robi wrażenia. Natomiast tyle mu wystarczyło, żeby Manuel M. określał się sam mianem pisarza. No i notabene także dziennikarze nazywali go pisarzem. Dobra, ale wracamy do roku 1981. Manuel M., ponieważ robił te interesy z chłopakiem, z partnerem Józefy, no te interesy przerodziły się w przyjaźń. No, stał się pewnym takim przyjacielem domu, często u nich bywał, Józefy i jej partnera. No i w pewnym momencie zauważył Carmen i poprosił o to, żeby go przedstawiono dziewczynie. No, yy, co, ta prośba została spełniona. Ta dwójka bardzo szybko przypadła sobie do gustu, no i ich relacje stały się szybko bardzo intensywne, intymne. Był tylko jeden problem. Manuel M. był żonaty, miał wtedy trójkę dzieci. W listopadzie 1981 roku Carmen pojawiła się w biurze Józefy. Była wzburzona, chciała porozmawiać. Józefa powiedziała, że bardzo chętnie, ale najpierw musi skończyć pracę. No i Wtedy po raz ostatni widziała siostrę. Wkrótce dostała kartkę z Barcelony od Carmen. Uznała, że siostra przeprowadziła się tam z Manuelem M. No i postanowiła nie drążyć sprawy. Uznała wtedy, że każdy ma prawo zacząć życie od nowa. Z biegiem lat jednak, ponieważ nie dostawała żadnych nowych wiadomości od siostry, zaczęła się o nią martwić. Szukała jej po całej Hiszpanii. Zwracała się o pomoc do różnych organizacji pozarządowych, które pomagają w poszukiwaniu zaginionych osób, no ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu nie zdecydowała się jednak złożyć na policję zawiadomienia o zaginięciu siostry. No i jak się przekonamy, miało to bardzo dalekosiężne skutki. W 2017 roku, po zidentyfikowaniu wreszcie ciała odnalezionego w 1999 roku, niedaleko Barcelony, u Józefy pojawiła się policja. Józefa opowiedziała im wtedy o Manuelu M. No i to nazwisko było policji już znane. Ponieważ kiedy prowadzili śledztwo, to pierwsze śledztwo no, no, pod koniec lat 90. w sprawie e, ciała, no to sprawdzili, Wszystkich poprzednich właścicieli posesji w San Salvador de Guardiola. No i Manuel M. był jednym z nich, był właścicielem tego domu, czy mieszkał w tym domu e, przez około 8 miesięcy. Przepraszam, on nie był właścicielem, on ten dom wynajmował i, i mieszkał tam przez 8 miesięcy. No ale wtedy w 1999 roku policjanci nie znaleźli jednak nawet cienia dowodu, który łączyłby Manuela M. ze sprawą. Nie wiedzieli, co mogłoby go łączyć z tą kobietą, dlaczego miałby ją zabijać. No, nie było niczego po prostu, co mogliby wykorzystać przeciwko niemu. No, ale w roku 2017 wyglądało to już zupełnie inaczej. Policjanci wiedzieli, że Manuel był kochankiem zamordowanej kobiety, zgadzały się również daty, wiedzieli, że był wtedy żonaty, że miał dzieci. No. Dało im to dużo domyślenia. Zatrzymano aresztowanu Manuela M. Poproszono go także o to, żeby poddał się badaniu DNA. No i wyniki były jednoznaczne. To Manuel M. był ojcem dziecka, które nosiła w brzuchu Carmen. W rezultacie oskarżono go o zabójstwo i o aborcję. No Manuel M. oczywiście się bronił. Według niego faktycznie pojechał on z Carmen w listopadzie 1981 roku do Barcelony. Wtedy oboje mieszkali w, ba w Madrycie. Manuel M tłumaczył, że ta agencja translatorska nie za dobrze mu ten biznes sz szedł i rozglądał się za inną pracą, no i chciał się przeprowadzić do Barcelony. Carmen wtedy też gdzieś chciała. Wyjechać, no i mówiło o Barcelonie. On zaproponował, żeby pojechała z nim, zatrzymała się w domu, którym wynajmował na kilka dni, no i dzięki temu zaoszczędzi na hotelu. Tłumaczył też, że faktycznie uprawiali seks, natomiast nie był to żaden wielki i poważny związek. No więc w listopadzie 1981 roku no, pojechali wspólnie do Barcelony. I na kilka dni zatrzymali się w tym wynajętym domu. Kiedy Manuel M miał wyjeżdżać, Carmen zapytała go: Czy może w tym domu jeszcze przez kilka dni pomieszkać? Zgodził się. Kiedy wrócił kilka dni później ze swoją rodziną, Carmen już tam nie było. Podobno mówiła mu, że planowała wyjechać do Australii. Manuel M mieszkał tam ze swoją rodziną. Zatrzymał się w tym domu, tak jak mówiłem, mieszkali tam jeszcze przez 8 miesięcy. Kiedy wróciłem tam kilka dni później ze swoją rodziną, na podjeździe były ślady samochodu. To była duża posiadłość. 10 tysięcy metrów kwadratowych. Gdybym popełnił przestępstwo, nie pochowałbym jej 10 metrów od drzwi mojego domu, gdzie mieszkała moja rodzina, gdzie bawiły się moje dzieci i moje psy. Zakopałbym ją gdzieś indziej na wolnym kawałku ziemi. Opowiadał Manuel M. w wywiadzie dla El Mundo. Bronił się także, tłumacząc, że nic nie wiedział o ciąży. Przy czym pamiętajmy, Carmen była wtedy w piątym miesiącu, no i trudno było tego nie zauważyć, no szczególnie, że przez te kilka dni mieli razem mieszkać. Opowiadał, że, no, ona miała taki dosyć swobodny stosunek do seksu, Opowiadał, że uprawiali go tego samego dnia, kiedy się poznali. Tłumaczył, że miała wielu partnerów i nie może wykluczyć, że to właśnie jeden z tych partnerów przyjechał do niej, no kiedy on opuścił tą posiadłość. Ona opowiedziała mu wtedy o ciąży, on wpadł w szał, doszło do nieszczęścia. Nie wiadomo jednak, kim mieli być ci inni kochankowie. Manuel M. nie wymienił żadnego innego nazwiska. No i mówiąc szczerze, nie wiadomo też, czy ci inni kochankowie w ogóle. Istnieli. Ja przynajmniej w żadnym z materiałów prasowych na temat tej sprawy nie znalazłem żadnej informacji na ich temat. Więc wydaje się, że ta cała historia o tym, jak Carmen była, jak wielu partnerów miała, jak wyglądało jej życie seksualne, to jest po prostu, no, obrona Manuela M. i sposób, w którym on chciał rzucić podejrzenia na inne osoby. Na co jeszcze zwrócili uwagę policjanci? No, także na to, że mieszkał w tym domu. Tylko 8 miesięcy, potem się z niego wyprowadził. Tutaj Manuel M. tłumaczył, że ta praca, ten biznes, który założył w Barcelonie, mu nie wyszedł. Nie stać go było na opłacenie czynszu za ten dom. Dodatkowo zwróciłaś do niego agencja nieruchomości, która zaproponowała mu, bodajże, ponad 200 tysięcy peso, peset. Przepraszam, nie pamiętam, jaka była waluta w Hiszpanii przed euro, peso albo pesety. W każdym razie 200 tysięcy ponad zaproponowali mu, jeśli opuści ten dom w ciągu 15 dni. No i on się na to natychmiast zgodził. Funkcjonariusze zwrócili też uwagę na to, że bardzo często zmieniał miejsce zamieszkania w kolejnych latach, bardzo często zmieniał zajęcie, jakby próbował zacierać Ślady, tak jakby chciał, żeby trudno go było znaleźć. Tutaj Manuel M. bronił się, że to wszystko jest bzdura, bo on przez ten czas zakładał firmy, wydawał książki, to wszystko robił pod swoim własnym nazwiskiem. Gdyby próbował zacierać ślady, gdyby próbował zniknąć, to przecież robiłby to w zupełnie inny sposób. Bronił się także w ten sposób, że przecież dobrowolnie oddał swoje próbki do badania DNA. Że nie wiedział nic o tej ciąży, a nawet gdyby wiedział, że to jest jego dziecko, no to przecież to nie byłby powód, żeby zabijać Carmen. Jakby teraz to wszystko podsumowując, czy to on zabił dziewczynę? No więc wszystko na to wskazuje. Miał motyw, miał czas, sprzyjały mu okoliczności. Ta cała historia poszlakowa, tak że Związał się z dziewczyną, która zaszła w nim ciąża, która być może żądała, żeby opuścił żonę i dzieci, a on, żeby się z tego wyplątać, postanowił ją zabić. No, jest to, jest to taka bardzo wiarygodna historia, no i wszystko wskazuje na to, że faktycznie jest winien śmierci Carmen. Jednak nigdy nie został skazany. Co więcej, nigdy nawet nie stanął przed sądem. Dlaczego? ponieważ kiedy wreszcie to, że nie stanął przed sądem, to za dużo powiedziałem, stanął przed sądem i co wtedy sąd powiedział? Sąd powiedział, że jego przestępstwo, czy w ogóle to zabójstwo, się przedawniło i nie może być za to sądzony, ponieważ w hiszpańskim prawie zabójstwo, morderstwo przedawnia się po 20 latach. No, a sąd założył, że no najpóźniej do tego zabójstwa mogło dojść w latach 80., no tam chyba był 84. rok, zakładali, że to mógł być najpóźniejsza data, kiedy ta dziewczyna zginęła. No i pomiędzy 1984 a 2017 no minęło znacznie więcej niż 20 lat i w związku z tym Manuel M. został wypuszczony z aresztu. No i właśnie dlatego powiedziałem, że ta decyzja, żeby nie zgłaszać zaginięcia Karmen Policji miała takie dalekosiężne skutki. Podejrzewam, że gdyby to zaginięcie zostało zgłoszone, to w 1999 roku, kiedy odnaleziono ciało, dosyć szybko udałoby się je zidentyfikować i prawdopodobnie można by było postawić Manuela M. przed sądem, no i cały ten proces sądowy przeprowadzić i ustalić w jego trakcie, czy faktycznie on był winny śmierci dziewczyny czy nie. Niestety, no z powodu tego zaniedbania, z powodu tego błędu, do tego procesu sądowego nigdy nie doszło. Manuel M. do dzisiejszego dnia chodzi wolny, no i wydaje kolejne książki. Ostatnią wydał bodajże w 2021 roku, miała tytuł Ślub na rejsie, no i z tego, co mi się udało zorientować, opowiada ona o dwóch braciach, którzy muszą się zmierzyć z konsekwencjami swoich życiowych Wyborów. To była dzisiejsza historia. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowała. Mnie wydaje się ona ciekawa, no, głównie ze względu na to, że pomimo tego, że wydaje się, że mamy winnego, że wiemy, co się wydarzyło, no, winny nigdy nie stanął przed sądem, nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej pewności, czy to na pewno on zabił Carmen. Bardzo, bardzo jest to przykre. Co będzie w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu planuję zabrać Państwa trochę dalej niż do Hiszpanii, a konkretnie do Nepalu opowiemy sobie o pewnej zbrodni, a właściwie kilku zbrodnich, zbrodniach, do których doszło w tamtym kraju. A dzisiaj już się z państwem żegnam. Dziękuję Państwu za poświęcony mi czas. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, Wojciech Mielasz.